będziemy dokupywać siarczo na Monu. No tutaj przed chwilą właśnie spotkałem pana, który rozpoznał. Pozdrawiam. Nawzajem. I idziemy nagrywać do środka. Tutaj, panie Szymonie, jeszcze ostatnio właśnie nagrywałem temat o miedzi systemicznej. Było sporo zainteresowania, a ja oglądałem właśnie materiał ostatnio i samo mi to wyszło właśnie w opowiadaniu widzom. Dlatego warto, no właśnie teraz przed kwitnieniem warto wzmocnić odporność naszych roślin na różnego rodzaju patogeny, choroby, bakteriobójcze, grzybobójcze. Antraknozy. Bo właśnie, tak wchodzę w słowo, bo ja sam tak naprawdę zawsze widziałem miedź, to się pryska miedzią, tak? Na szkodniki czy na zabezpieczenie? Znaczy, miedzią po prostu wzmacniamy odporność przeciwko różnego rodzaju właśnie chorobom grzybobójczym, bakteriobójczym oraz wirusowym. Także na ActiviCure jest o tyle fajnym preparatem, bo nie musimy go stosować koniecznie dolistnie. No wiadomo, dolistnie to są troszeczkę mniejsze dawki, bo to jest od 1,5 do 2 litrów. Możemy tam 3 litry dawać to w fertygacji, bo niezależnie w jaki sposób to zastosujemy, ona będzie nam krążyła w roślinie. No i właśnie, od korzenia do wierzchołka i od wierzchołka do korzenia. I tutaj ja właśnie jak ostatnio robiłem zakupy, właśnie dostałem takie informacje, że ona wchodzi w głąb krzewu i ona z góry do dołu, no bo mieć też taką antraknozę, bo to jest też choroba grzybowa, tak? I to też jest na wielu plantacjach problem. To jak najbardziej. Możemy ją stosować, właśnie ten preparat możemy stosować około 14-15 dni tam. Coś takiego, systematycznie. Najważniejsze tutaj jest systematycznie, żeby co 2 tygodnie go podawać, żeby to nam krążyło w roślinie i wzmacniało odporność tej rośliny. A coś teraz przy tych przymrozkach, żeby coś, załóżmy, krzewy wzmocnić, jakiś preparat macie do... Nie tylko krzewy tak naprawdę. No, po prostu ty jesteś w temacie krzewowym, borówkowym, ale no jak wiadomo, temperatury nam spadły do -3. Może to powodować różne uszkodzenia. My jako firma Active proponujemy Państwu Sergomax, który zapewni dużą ilość energii dla roślin. Zadziała regenerująco i no, poprawi nam kwitnienie. Kwitnienie również zawiązywanie. I do tego proponujemy dodatek Biokrop L45. Jest to preparat wyciąg z Alp Morskich i mikroelementy. I te produkty... I te dwa preparaty razem. No bo w sumie tak, bo jak jest przymrozek, to jest stres, tak? I to jest głównie tak, to, żeby ten stres... Ten preparat działa antystresowo. Nawet jakbyśmy w borówce chyba nie robimy letniego cięcia, ale na przykład po zbiorze te wszystkie rany możemy tak samo tutaj zregenerować tym preparatem Sergomax. I to mi się podoba, bo ja się stanę mądrzejszy po dzisiejszej tej waszej wizycie. No i też i moi widzowie, bo to rozumiem. No jak coś, to zapraszam. Będziemy bo to jest. Tutaj, wiesz, tak. Zapraszamy do naszych sklepów, będziemy się starać pomóc tobie i twoim widzom jak najbardziej. Fajnie. Potrafię. I to jest właśnie odcinek bonusowy, za to właśnie ostatni materiał. Bardzo ładnie obejrzeliście przez pierwsze 24 godziny. Najlepiej obejrzany odcinek w historii od 8 lat. No więc dzisiaj no, zrobiłem dzisiaj widzom prezent i odcinek na piątek wieczór taki właśnie bonusowy z informacją właśnie, bo to są produkty, których jest Active jedyny w Polsce dystrybutor. Dokładnie. No dobra, idziemy ładować siarczo na Monu, na pakę. Lecimy. Dobra, ja się biorę zasypanie siarczanu amonu. Tutaj za kilka dni będą kwiatuchy w pełni kwitnienia. No i też fajny temat, doceńmy to, że to jest temat nawożenia, no, wzmacniania krzewów, a nie ochrony. Bo tak jak w ostatnim odcinku mówiłem, w sadach już niektórzy 7 razy musieli wjeżdżać i no, nie karmić, tylko stosować ochronę. I to właśnie ile idzie pieniędzy tak naprawdę w powietrze. Więc tutaj borówka i dla niej właśnie dzisiaj idzie pasja. Cześć!